Michał Nowak, zapraszam na sport. Przed Michałem Cieślakiem najważniejsza walka w życiu. W piątek radomski bokser w Kinszasie zmierzy się z lokalnym bohaterem Ilungą Makabu, a stawką tego pojedynku będzie wakujący pas Mistrza Świata Federacji WBC w wadze junior ciężkiej. Po wielu perypetiach związanych ze zmianą terminu walki Michał Cieślak na początku tego tygodnia wyleciał do Kongo. Na miejscu czekało go kilka przykrych niespodzianek. Między innymi w hotelu okradziony został jego promotor Tomasz Babiloński. Te wszystkie incydenty mają na celu zdeprymowanie radomskiego pięściarza, ale ten bez zważania na przeciwności chce realizować swoje marzenia. Michał od początku kariery, już później jakby troszeczkę starszy, że on zamarzył sobie, żeby być mistrzem świata. Nadarzyła się taka okazja, mimo tych właśnie takich okoliczności, jakie są, tej mówię negatywnej otoczki, kurczę, to on jednak zaryzykował, bo takie, jak on kiedyś powiedział, takie walki się nie odmawia. No, niektórzy właśnie mówią, że powinien zwyciężyć zdrowy rozsądek, bo jednak to jest strasznie, kurczę, no jak ja to obserwuję, to naprawdę nie dowierzam, że takie rzeczy, taka poważna organizacja i takie numery tam się dzieją. Zdaniem pierwszego trenera Michała Cieślaka, radomski bokser ma szansę na zwycięstwo w tym pojedynku. Wyobrażam sobie tą walkę, jakby była ta walka, jakby wyglądała, jakby była gdzieś na neutralnym terenie. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych, gdzieś można powiedzieć, może to źle określę, bardziej w cywilizowanym kraju, gdyby nie było tej całej negatywnej otoczki, to bym był pewny wygranej Michała. I w dalszym ciągu wierzę, że wygra Michał i wygra walkę według mnie przed czasem, tylko mówię, kurczę, te sprawy zakulisowe cały czas są dla mnie wielkim znakiem zapytania. Mistrzowski pojedynek odbędzie się w piątek 31 stycznia. Początek gali w Kinszasie zaplanowano o godzinie 19:30 polskiego czasu. Walkę Michała Cieślaka będzie można oglądać tylko w systemie pay-per-view. Uniwersytet Radom zaprasza młodzież z roczników 2003-2006 na treningi piłki ręcznej. Zajęcia naborowe odbywają się w poniedziałek o godzinie 16:45 w publicznej szkole podstawowej nr 33 przy ulicy Kolberga 5 w Radomiu. Siatkarki Eleklerk Radomki Radom przegrały w Pile z Eneą PTPS-em 1-3 w meczu 16 kolejki Ligi Siatkówki Kobiet. Podopieczne trenera Adama Grabowskiego pojechały do Piły podbudowane ostatnią niespodziewaną wygraną z wicemistrzyniami Polski Grotem Budowlanymi Łódź. Pierwsza odsłona środowego spotkania była zacięta. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była gra na przewagi. Więcej zimnej krwi w końcówce zachowały miejscowe, które wygrały premierowego seta 29-27. Pilanki kontynuowały dobrą grę w partii numer 2. Po raz kolejny znakomicie w barwach radomskiej ekipy spisywała się Amerykanka Jones Perry, która zakończyła mecz w Pile z 35 punktami. Nie pomogło to jednak osiągnąć korzystnego końcowego rezultatu radomiankom. Drugiego seta Enea PTPS Piła zakończyła zwycięstwem do 19. Eleklerk Radomka jednak nie złożyła broni. Trzeci set to popis podopiecznych trenera Grabowskiego. Radomianki nie pozwoliły na wiele rywalkom w tym fragmencie meczu i wygrały bardzo wysoko, bo aż do 13. Czwarty set jednak znów na przewagi wygrały gospodynie, które zwyciężyły w całym meczu 3-1. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Zapraszam też na siatkarski program Tiebreak, w którym moim gościem będzie Paulina Zaborowska, rozgrywająca Eleklerk Radomki Radom. Do zobaczenia!